Cześć wszystkim, witam was w nowej serii, będzie to Unravel 2. Jeżeli oglądaliście Unravel 1 u mnie, jest to kontynuacja chyba tamtej gry. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Zaczynamy na oceanie. Nie wiem, czy nie za głośno będzie muzyka z gry, więc to sobie wyciszę. Tylko najpierw pewnie musimy obejrzeć sobie to prowadzenie, bo... No, zaczyna się już ciekawie. Mamy czerwonego ludka, który gdzieś wypada na oceanie. Wypada do wody. A wiemy, że nasze ludki włóczkowe nie mogą być za długo w... Ojejku. Tutaj jeszcze urwał mu się sznurek, zmyło go całkiem. Chyba mamy jakąś katastrofę łodzi. Mimo, że ten sznurek się tutaj ciągnie i ciągnie i... Zobaczmy, co tam będzie dalej. O, widzimy, że się budzi nasz ludek. O, widzę, że będzie też niebieski ludek, dobra. Troszkę sobie poobniżam dźwięki, żeby mnie było trochę lepiej słychać, żeby nie musiał przekrzykiwać po prostu dźwięków z gry. O, mamy początek historii, zobaczymy, jak ta historia się potoczy. O, widzimy, że tam z kufra wychodzi drugi ludek niebieski. Nie mamy naszego tego pierwotnego, tego kotoludka. Mamy tutaj takiego z zakręconymi rogami, takiego z koroną jakby. Obydwu im się urwał sznurek, a co zrobią? Połączą te sznurki. Bardzo spoko, przez połączenie tych sznurków mogą pewnie podróżować dalej. Okej. Czyli mogę się zmieniać między postaciami, ale mogę też złapać po prostu tą postać. Albo mogę się między nimi zmieniać. Okej, czyli jeden może przytrzymać, a drugi może wskoczyć wtedy. I mogą się tak wymieniać. Mogę go też złapać. Mogę go złapać i wtedy oni się tak oplatają dookoła siebie. Całkiem spoko. Ciekawe, czy ma znaczenie, którym złapie którego. Nie ma. Nie ma. Kolorystycznie dalej wygląda to tak samo. O! Mogę zmienić kolory, ale chyba czerwono-niebieski będzie najlepszy. W tym wypadku ładnie kontrastowy ludzik. Na razie będę przechodził to jako pojedynczy ludzik. Można też tą grę grać w koopie. Więc zawsze... Okej. Okej, nie mogę tego przyspieszyć, przeskoczyć. O, udało się. Zastanawiam się, czy tu mogę wskoczyć? Mogę. Okej, czyli tutaj będzie trzeba pewnie się rozdzielić nimi jakoś. Tak, tak to mi się wydaje. Albo i nie. Dobra. Chodź tu czerwony. Czy mogę się wciągnąć? Tak, mogę się wciągnąć po linie tego drugiego zioma. Więc spoko.
I tego po prostu wciągniemy i biegniemy dalej. Siup, skoczmy na barana i lecimy. Nie, ma znaczenie, który się z którym łączy, bo wtedy mają inne rogi. Więc teraz głównym jest niebieskie, jakby. Steruję niebieskim. Okej, mogę skakać między ścianami. Czyli już bardziej sprawnościowa będzie ta część Unravel. Unravel w sumie. Okej, nie mogę tam wrócić jakoś. Okej, muszę się znowu spiąć samotnie. Okej, dobra. Po prostu się muszę ześliznąć tutaj. I za szybko się ześlizguję. I spadam sobie w dół. Ale w sumie jakbym zostawił jednego zioma u góry, a tylko drugi się będzie ześlizgiwał, to zawsze będę mógł wrócić. Bierzemy niebieskiego na plecy teraz i... Okej, no na razie gierka jest bardzo przyjemna, tak samo jak Unravel. Unravel? Kurczaki. Okej, mogę używać dalej lassa. Bardzo spoko. I znowu. Siup. Nie no, idzie mi super na razie, no. Wydaje mi się, że w ogóle jest dużo prościej niż w jedynce. Albo po prostu mam odpowiednie umiejętności po graniu w jedynkę. Wow! No mechaniki są dużo, dużo ulepszone. Tutaj bo może się tak ładnie zakręcić na linię. Ale trochę nam się spadło, no. Ojojoj. Okej, ale widzę, że tutaj jest pokazana strefa, w której się muszę znaleźć, żeby chwycić się. I dużo szybciej się rozbujać można tutaj niż w pierwszej części. Też jest przedzieranie się przez bardzo ładne lokacje. Zastanawiam się, po co jest ta gałązka tu. A, okej. Okay. Jest po to. Na razie nas prowadzi to światełko. Okej.
Okej. Fajne, fajne, bardzo fajna mechanika współpracy. Jeżeli byście potrzebowali jakąś grę na fajnego koopa, to polecam, bo bardzo fajnie można tutaj współpracować między tymi ludkami. Bardzo przyjemnie. Z tego co kojarzę, to pewnie gra ma też dość niskie ograniczenia wiekowe, więc nawet też się nadaje dla pewnie młodszej widowni, dla młodszych odbiorców. Więc no, mogę polecić, bo może to nie są listy na poczcie, to polecić mogę. Okej, tutaj się muszę tutaj sobie spaść. Okej, dobra. Myślałem, że dam radę jakoś to inaczej obejść, ale widzę, że tu mnie prowadzi jak po sznurku wręcz. Bym tak powiedział, że mnie prowadzi jak po sznurku. O! Okej, tutaj jest trochę inna ta mechanika skoków. Chyba, że w ogóle tutaj odwiążę. I mnie mój ziomo wciągnie. Okej, można press jeden, żeby hinty mieć. There are three hints for each section. Each hint will have information than the last. Okej, czyli mogę sobie hinty, jak nie będę wiedział, co mam zrobić. Spoko. Znaczy bardzo fajnie, bo nie będę ukrywał, że w poprzednim mi się zdarzyło gdzieś zawiesić w ten sposób, że nie wiedziałem, co mam zrobić. A tutaj wygląda tak, jakby takich elementów już miało nie być, żeby się człowiek zawieszał. Okej, są mocne ograniczenia sznurka, na jakie sobie możemy pozwolić. Sznurek jest mocno ograniczony, a z drugiej strony mamy maksymalny sznurek chyba w cały czas, jaki możemy mieć, bo mam maksymalny sznurek. Bo nie musimy zbierać sznurka. A przez to, że nie musimy zbierać sznurka, mamy maksymalny sznurek. O, tutaj nawet nie było chyba to potrzebne, żeby to związać. I teraz wiązanie i składanie sznurka jest dużo szybsze. W ogóle mam wrażenie, że gra stała się dużo szybsza niż była. Można powiedzieć, że jest bardziej arcade'owa przez to. Okej, okay, czyli mogą się zaplątać tak między siebie. Całkiem spoko, że ma tu taką opcję, że czasami będzie trzeba pewnie się tak wdrapać jeden na drugiego.
Okej. Zarobiste to jest teraz. Mogę sobie przeskakiwać między tymi obiektami bez problemu. Oj, czerwony się zsunął z krawędzi. O nie! Dobra, musimy wracać na górę jakoś. Oj, kawałek powrotu będzie. Czyli z tej ostatniej muszę się już tak mocno do tego przyłożyć, żeby się rozbujać fajnie. Bo widzę, że tutaj jest dziura. Okej, tutaj mogę sobie to skrócić. I tym niebieskim starać się dostać na drugą stronę tam. O nie! Odpętliłem czerwonego. Dobra, będę się męczył. You swing from the yarn when it's looped over an object. Okej. Okay. Tutaj idzie bez problemu. Ale z tamtym. A może spróbuję inaczej? Może po prostu się rozbujam tym na tyle daleko, żeby tam sięgnął? I teraz czerwony się wspina, czerwony się wspina, dawaj czerwony, dawaj czerwony, dawaj czerwony. Jedziesz w górę, niebieski trzyma sznurek. No i co, jaki udało się. O nie, i spadłem. O nie. O, dobrze, że tutaj tak blisko spadłem. Jakby nie bardzo kminie to slow motion. Jak ma działać? Chyba go po prostu nie potrzebuję i tyle no. Na razie.
Jeszcze trochę. O, i tutaj buju, buju, buju. Jeszcze trochę buju, 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 buju. O, buju. Nie ma żadnych tutaj znajdziek dodatkowych? Nie wygląda, jakby jakieś miały być. Trochę jestem zawiedziony. Okej, możemy pływać. Spoko. Wystarczy, jak się dobrze rozhuśtam i... I siup. Hopsa, 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 hopsa. Ajajajaj. Nie zapałem się, nie doleciałem. Jeszcze muszę ogarnąć, jak oni daleko mogą skakać we dwójkę. Gdzie jest moje światełko? Tu? Podróż na górę! Wiadro sznurem! Jest spoko, jest bardzo spoko. Dotarliśmy do jakiegoś domku. Ciekawe, co to będzie za domek. I teraz będzie lighthouse, więc będzie... będzie latarnia morska po prostu. Na którą zapraszam Was w następnym odcinku. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną. Zostawcie suba, łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Komentarz, będzie mi bardzo miło. Natomiast my żegnamy czerwonego i niebieskiego ludka, bo teraz są dwa. Jeden ma rogi, a drugi ma taką koronę trójczłonną. Nie wiem, też ma takie rogi, ale trochę inne rogi. Więc no, do zobaczenia w kolejnych odcinkach Unravel 2. Na razie.